Trzeba szybko się pozbyć każdego wroga tutaj. Pamiętajcie, nie zostawiamy żadnych świadków. O, my tu już byliśmy. Ała! O, dzień dobry. Jak tam dzionek minął? Mam nadzieję, że fajnie. Stój, bo strzelam! Debile, idioci. Halo? Policja! Nie zapłaciliście podatków za ostatni miesiąc? Policja! Dzień dobry! Jak tam dzisiaj minął wam dzionek, he? Oni do... Ajajajajajajaj! Co się dzieje? Co się dzieje? Dobra. Panowie, wiecie co macie robić. Jak widzicie kogoś, strzelacie. Okej? Okay. A więc tak. W środku są cywile. Chyba zabili kogoś już tam, więc mamy wytłumaczenie na to, żeby ich też zabić. Wjeżdżamy tam wybuchowo. Full auto. Jedziemy. Zauważono wroga! O nie. To nie jest wróg. Kurczę. O mój Boże! Zauważono wroga? Dwóch wrogów padło? Suń się! Zauważono wroga? Kolejnego wroga? A, dobra, moi już go zabili. Teraz nie wiem, co z tobą zrobić. Kolejny wróg padł? Mam tutaj drzwi? A, dobra, jedziemy sami. Dam radę. Prawda? Trzeba szybko się pozbyć każdego wroga tutaj. Pamiętajcie, nie zostawiamy żadnych świadków. Mamy uciekiniera? Dwóch uciekinierów padło. Jezu, czy oni nie mogą po prostu, nie wiem, podnieść ręce? Ja nie rozumiem. Dobra, trzeba zabezpieczyć wszystko i zgłosić wszystko. Mamy tutaj dużo cywilów, którzy poszli spać. Nie było innego wyjścia, nie było innego wyjścia. Oni wyglądali na takich, co by chcieli mnie zabić. Ja czułem się zagrożony. Moje życie było zagrożone. To jest chyba toaleta, więc... Chodźcie tutaj, koledzy. Ale szybciej, dobra? Miał broń, miał shotguna, miał dubeltówkę. Dobrze, że go zabiliśmy. Dobrze, bardzo dobrze. To jest tak zwana pułapka. Gdybyśmy przez to przeszli, byśmy wszyscy zginęli, widzicie? Oni chcieli nas zabić. Dobrze, że my się ich pozbywamy, zanim oni nas pozbędą się nas. Co ja powiedziałem właśnie? Dobra, użyję tutaj mojej magicznej różdżki, która... Nie wiem, jak ona działa, ale działa. Uwaga. Czy jest ktoś za tymi drzwiami? Nie wiem, rozdzielczość zero, ja nic nie widzę. Nie wiem, co to jest za pokój. Tam chyba ktoś stoi, ale nie jestem pewny. Open and clear. All right, copy that. Suń się, powiedziałem. Stój, bo strzelam! Mówiłem, stój, bo strzelam, nie zatrzymał się. Ostrzegałem. Nie mówcie, że nie ostrzegałem, bo ostrzegałem. Pozbyliśmy się wroga. Bardzo dobrze. Jak na razie bardzo dobrze nam idzie, pozbywamy się każdego wroga. Żadnych świadków, mówiłem, żadnych świadków. Nikt nie może się dowiedzieć o tym, co tutaj się stało. Jak coś, to powiemy, że oni do nas strzelali. Mamy nawet ten. Mamy dowód, mamy tam jedną strzelbę i pistolet, więc... O, my tu już byliśmy. Ała! 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 Bolało! Wykchamy! Nienawidzę was! No, nie zgłosiliśmy tego typa. Ktoś nie zjadł swojego posiłku. To wszystko wyjaśnia. To wszystko tutaj jest przez to, że ktoś nie... Kolejna osoba nie zjadła swojego, nie wiem, groszku. Nie wiem, jakaś dziwna restauracja. Groszek tylko sprzedają.
O, tu jest coś zamknięte. O! Ktoś za mnie robotę wykonał. Kolejne drzwi do otwarcia? Nie, nie. Moment. Jak się... Ja chcę kopnąć. Jak się kopię? Bum. Kto tutaj jeszcze jest? Nie ma tu już nikogo. Ja nie wiem. Gdzie ktoś jeszcze jest tutaj? Ktoś niby jeszcze tutaj jest, ale nie wiadomo gdzie. Gdzie? O! Na ziemię! Stój, bo strzelam! Muszę używać flesza. Podejrzany został zfleszowany. Jezus, nic nie... Mam zawroty głowy. Dobra, wiesz co? Ty będziesz jedyną osobą, która przeżyje tą całą sytuację. Będziesz... Nie, nie możemy zostawiać świadków przecież. Kurczę. Ale on nie widział, on nie widział, co się dzieje w środku. On był na zewnątrz, możemy go zostawić. Więc... Ty możesz przeżyć, pozwalam ci przeżyć. I koniec, koniec misji. Jak to failed? Jak to failed? Za co failed? Przecież... Zabiłem wszystkich. Sytuacja opanowana. Ja nie wiem, o co im chodzi. No czemu mi punkty odejmują? Jak to 9 cywili zabitych? To nie byli cywile, to byli przestępcy. Friendly fire? No dobra, to muszę przyznać. Nieautoryzowane użycie siły zabójczej. Ja nie wiem, o co im tutaj chodzi. Nie zdałem egzaminu, dobra. Ja nie wiem, o co im chodzi. Ja wszedłem, zabiłem wszystko, co się rusza, tak jak miałem zrobić. Ja nie wiem, o co im chodzi. Szturmujemy teraz jakiś sklep samochodowy i tutaj naprawdę tym razem trzeba strzelać do wszystkiego, co się rusza, bo z tego, co ja czytałem, było napisane proceed with extreme caution, czyli chyba w tłumaczeniu na polski zabijaj wszystko, co się rusza i nie rusza, więc chodźcie za mną, ja prowadzę. Tym razem wziąłem shotguna i paralizator na wszelki wypadek. Paralizatora wątpię, że będę korzystał. Co my tutaj mamy? Rozwalony sufit. Zwisające kable. To już jest jakieś przestępstwo. Śmieci. Też pewnie jakieś przestępstwo. A to są kryminaliści tutaj, kryminaliści. Suńcie się, zaraz będę strzelał, naprawdę. Jak kogoś zobaczycie, pamiętaj. Strzelajcie, potem zadawajcie pytania. Pamiętajcie. O nie! Dobra, wchodzimy. Bardzo dobrze. Bardzo dobrze. Pozbyliśmy się wrogów. Mamy tutaj... Jeden nie żyje. Miał Makarowa. Makarowa miał. Gdyby strzelił nam w oczy, to byśmy zginęli. A ten gościu co miał? AK-47! AK-74U, tak naprawdę, ale nieważne. Oni chcieli nas zabić. Bardzo dobrze, że mój członek drużyny tam od razu zobaczył go i strzelił. Bardzo dobrze zrobił. Dostaniesz premię, nie? To był ten z shotgunem, King, królu mój. Dostaniesz premię. I laser w oczy znowu. Szybciej, no. Podejrzanie czysto tutaj jest. Nie podoba mi się to. Jest tutaj za czyściutko. Chodźcie do tych drzwi. Słyszę kroki. Po drugiej stronie tych drzwi są typy, bo słyszę kroki. A więc tak, otwieramy to C4, znaczy C2, nie wiem jaka jest różnica, ale... I flashbang. Tak jest chyba najlepiej. Trzeba wybuchowo wchodzić. Pokazać, że się nie bawimy. Tam chyba dwóch typów biega w środku. Słyszę ich. Oni są nad nami chyba jednak. Jestem głupi. O Boże! O Boże! O Boże! Co ty robisz? Gdzie ty biegniesz? Co ty sobie wyobrażasz? Co ty sobie wyobrażasz? Czemu ty masz kamizelkę kuloodporną? Gdzie ty masz swoją broń, he? He?
Gdzie? Gdzie? Gdzie, gdzie są twoi koledzy, he? Gdzie są twoi koledzy? Przyznaj się. Ile was tam jest na górze? Na górnym piętrze, he? Ile was tam jest? Ja go zabiję zaraz. Dobra. Dzisiaj przeżyjesz. Masakra. Ja ci ludzie są tacy niemili, ja nie rozumiem. Dobra, drużyna niebieska. Wy zostańcie tutaj w tym pokoju i coverujcie nas. Ja z drużyną czerwoną wejdziemy sobie tutaj. Bo jak widać, oni tutaj bardzo lubią zachodzić się od tyłu, co jest trochę dziwne. Ale okej. Pozbyliśmy się wrogów. Bardzo dobrze. Co on miał, ten gościu? Kolejny z kałachem. Mówię, oni są tutaj, żeby nas zabić. Ja nie rozumiem. Dobrze robimy, dobrze robimy. Co on miał? Makarow? Glock? Co to jest Makarow? Oni do... Ajajajajajajajaj! Co się dzieje? Co się dzieje? Koledzy, jestem z was dumny. Jestem z was, koledzy, dumny. On miał G3A3, to mogło mnie rozwalić na hita, jak nic. Bardzo dobrze robicie. Strzelacie, potem zadajecie pytania. Podoba mi się to. Bardzo dobrze, bardzo dobrze. Suń się! Jezu. O, mamy wroga. Dobra. O, miałeś broń. Miałeś broń. Wiesz co? Gdzie ty idziesz? Ej, gdzie ty idziesz? Uciekał, uciekał. Widzieliście? Zaczął uciekać na kolankach. Uciekał. On miał broń. Ale ją upuścił. I się poddał. Za karę. Masz za karę. Amunicja mi się skończyła. Amunicja mi się skończyła do paralizatora. Kurczę. Dobra. Dzisiaj przeżyjesz. Zamknięte? No to shotgun i flashbang, oczywiście. Ja nie wiem, czemu wy nie robicie tego już automatycznie. Wiecie, co my tutaj robimy i po co tu jesteśmy. Wchodzimy, 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 nie ma czasu. O, jesteśmy tu. Piękne. Gratulacje. Zrobiliśmy to. My tutaj przychodzimy, żeby ustalić jakiś ład, tak? Żeby było tutaj pięknie, nie było żadnego przestępstwa. Policja po prostu. Jesteśmy policją. Otworzycie to kiedyś? Policja! Na ziemię albo dostaniesz kulkę w łeb! MPX, wow. Dobra, ja mam shotguna, który rozwala drzwi. Wiecie, co macie robić. Po drugiej stronie tych drzwi była wybuchowa pułapka. Pułapka, która działa w ten sposób, że jak otworzysz drzwi, to wybucha. Mój pierwszy błąd w tym gameplayu teraz, który oglądacie. Mój pierwszy błąd. Nie zwracajcie uwagi na to, na te minusy, te kary, które ja dostaję. To nie ma znaczenia. Mój największy błąd to była śmierć. No, zdarza się najlepszym, nie? No, raz się żyje, raz się umiera. No, nie wiem. Dobra, mamy teraz misję w hotelu. Jesteśmy tutaj, żeby posprzątać to, co się pobrudziło. I ogólnie, no, musimy porozmawiać z tymi ludźmi w sposób, który my znamy najlepiej, czyli piw-paw, co nie?
Dobra, wiecie co macie robić? Ten X na tych drzwiach mi się nie podoba. O! Zabiliśmy kogoś. Wydaje mi się, że eksplozją. Widziałem typa. Przechodził... Dobra. Open flashbang. Tam był gościu, dosłownie przychodził tędy, widziałem go. Na prawo poszedł. Ała! Kurczę! Koledzy, bo tak jakby dostałem tym flashem lekko. Muszę przyznać, że bolało. Gdzie ty jesteś? Chodź tutaj, chamie. Tak to jest, jak się zadziera z policją. A on to przeżył! On to przeżył? Okej. W nagrodę za to, że przeżyłeś kulkę w plecy. Z karabinu. To przeżyjesz dzisiaj. Policja! Dzień dobry. Kurczę, dobry jestem w tą grę. Policja. Dzień dobry. Jak tam dzisiaj minął wam dzionek, he? Interesujące. Dobra, wiecie co, ja się zaczynam powoli bać, dlatego ja wyjmuję moją zaufaną tarczę balistyczną. Mam też 5-7 z latarką. Jest dobrze. Już nikt mnie nie zabije. Jestem tak naprawdę nieśmiertelny teraz. Co to jest za miejsce w ogóle? Co to jest za hot? O, cześć! Excuse me? Mamy przestępcę. Przestępca ucieka. Mamy uciekiniera. Mamy uciekiniera. Ręce do góry, albo będę strzelał. Ktoś jest za tymi drzwiami. Ja jestem tutaj sam, bo moja drużyna mnie zostawiła. Gdzieś tam biegają. On strzelił do tego typa. Co ty robisz? Ej, nie uciekaj. W nagrodę za to, że ty dosłownie... Do ciebie ten gościu strzelił z pompy i jakimś cudem nie trafił. Właśnie przez to, że przeżyjesz dzisiaj. My tu już byliśmy? Chyba tak. Nie. Można rozpoznać pokoje, w których byliśmy, po zostawionych ciałach przeze mnie. Ktoś zabił cywila, nie wiem kto. Kurczę, ja nie wiem, kto zabija tych cywili, ja nie wiem. Jakiś naprawdę psychopata. Nie rozumiem. Co tam się dzieje w środku? Co tutaj się dzieje? O, dzień dobry. Jak tam dzionek minął? Mam nadzieję, że fajnie. Słucham? Co ty powiedziałaś? Co ty powiedziałaś? Przeproś. Przeproś ładnie. Czy ktoś pozwolił jej komplementować moje tatuaże, których nie mam? Mamy tutaj jakieś drzwi. Dobry. Dobry. Nie zapłaciła pani podatków za ostatni miesiąc? Tutaj są chyba schody na górę, a jeszcze na górze chyba nie byłem. O, tu są jeszcze jakieś drzwi. Ja mam przeczucie, że tu jest pułapka. Nie widzę nic. Halo, dzień dobry. A my tu już byliśmy, dobra. No to idziemy na górę. Idziemy na górę, koledzy. Drzwi otwarte, my tu... Ja tych drzwi nie otwierałem. Halo, halo? Halo, halo, z tej strony Daligowski. Mam nadzieję, że filmik się spodobał i się podoba. Ci ludzie zamiast, nie wiem, po prostu się poddać, to krzyczą na mnie, stoją, machają w moją stronę. Ja nie wiem, ci ludzie są tacy dziwni. Mamy pułapkę tutaj. Okej. Okay. Czyli teraz rob... Nie ten guzik, nie ten guzik. Nie, 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 nie. Clear, clear, clear. Co wy robicie? Debile, idioci.
Halo? Policja! Nie zapłaciliście podatków za ostatni miesiąc? Halo? Ktokolwiek był za tymi drzwiami już nie żyje. Jezus Chryste, jeden z naszych padł. No cóż, jak to mówią, wojna wymaga poświęceń. Czy ktoś tutaj jeszcze jest? Czy ktoś jeszcze tutaj jest? Nie. No i zabili mi ziomka. Który to był ziomek? A ten co miał shotguny, no cóż bywa. No to już nie będziemy wchodzić shotgunami niestety. It's clean, boss. No traps visible. We're all clear here. Open the door, clear it. Roger. Check your cover. Jezu, ile tu jest pokoi. Dobra, najpierw ten. Słucham? Okej. Okay. Zamknę to. Czy ktoś jest za drzwiami numero uno? Numero dos? No. Co? O! Jestem najmądrzejszym człowiekiem na świecie. Czy ktoś tu jeszcze jest? Hajja! Hajja! O! Teraz jestem tutaj, ale zobaczcie. Gość miał jakiś hełm wojskowy, kamizalkę, miał P90. Dobrze, że go zamordowałem. I ja strzelałem przez te drzwi i zobaczcie, kto jest po drugiej stronie. Kolejny gość z P90. Ja jestem dosłownie najlepszy w tą grę. Nie ma lepszego gracza w tą grę. Zabijam tylko tych, co muszę, a nie zabijam cywili. Jest to... Nie no, przecież... Chłopie. Jestem najlepszy. To wszyscy? To wszyscy. A miałem jakoś córkę senatora przynieść z powrotem żywą. Ja zabiłem wszystko, co widziałem. Więc chyba ją też zabiłem. Czy to byłaś ty? Nie, ty jesteś za stara. Ty wyglądasz jakbyś miała, nie wiem, 60 lat, to nie. Może nie 60, przesadziłem. Gdzieś 40, może 30. Ale misja zakończona sukcesem moim zdaniem. Jak to failed? Ty się nie znasz w ogóle, dobra. Nie słuchajcie się go. Byli przestępcy w jakimś budynku. Pozbyłem się przestępców. I w czym jest problem? Mi się osobiście wydaje, że ja zasługuję na wyższą rangę teraz. Mi się wydaje, że... ja zawsze robię to, co muszę. Każą mi wejść, pozbyć się przestępców. I ja to robię. Potem na mnie krzyczą i AF, mission failed, ja nie rozumiem. A wy co o tym myślicie? Napiszcie w komentarzach, czy w prawdziwym życiu mógłbym się zapisać jako prawdziwy operator SWAT. Wydaje mi się, że tak. Wydaje mi się, że jestem gotowy. Wydaje mi się, że mogę wchodzić teraz do budynków z bronią i zabijać przestępców. Oczywiście ja decyduję, kto jest przestępcą, nie jakiś tam gościu, co gada mi przez radio. On nie wie, co ja widzę. Jak ja widzę jakiegoś typa, który stoi i patrzy się na mnie, jak ja celuję na niego z broni, to będę do niego strzelał, okej? Oczywiście ten filmik był dla żartów, nie bierz niczego na poważnie.